I dobra, dobra moi drodzy, godzina 19, wróćmy do Battle Brothers, ale tym razem z modem Legends, tak. Czyli ta poprzednia seria anatomistami, no nie udała się, powiedzmy sobie szczerze, kombinacja moich błędów i RNG. Ale robimy kolejne podejście, które moim zdaniem będzie ciekawsze, jeżeli się uda, ale będzie troszkę hardkorowe, zwłaszcza na początku. Czyli tak, wracamy do moda Legends przede wszystkim, który bardziej mi się podoba, jest bardziej zbalansowany mi się wydaje. Więcej kontentu, mechaniki, które mi się podobają. I mamy też ten start, tak, zupełnie inny start. Ten mod oferuje masę rozmaitych scenariuszy startowych. Czyli kim zaczynamy? Zaczynamy fatalnym żebrakiem, który... Tak, fatalna postać. Gdzieś tam w jakiejś ciemnej uliczce był świadkiem morderstwa szlachcica. Jeden szlachcic zamordował drugiego. I ten zamordowany szlachcic zostawił sakiewkę ze złotem. Żebrak szybko po nią tam czmychnął, ale został zauważony wtedy przez Straż Miejską i jest poszukiwany, tak, przez całe to królestwo. Jest poszukiwany, musi uciekać, nie ma nic. I tak zaczyna się przygoda tego żebraka. Czyli tak, wie za zbyt dużo. Tu jest napisane, że wszystkie rody możnych mnie nienawidzą, ale to chyba tylko jeden ród tego królestwa, z którego ucieka. Uczy się w czasie bitew, to jest ciekawe. Postać jest na początku fatalna, ale z każdą zabitą postacią ma szansę nabyć statystyki i perki. To jest niezwykle potężne. Ten żebrak będzie fatalny, ale ma potencjał stać się herosem. Tak. Ale minus jest taki, że jeżeli on umiera, to kończy się kampania. Czyli to jest spore utrudnienie. I ponieważ jest brudnym tu, tak, chłopem, to może wynajmować jedynie nisko urodzone postaci. Dobra, tak więc zacznijmy. Okej. Okay. Dobra, jaki herb chcemy? Co będzie pasowało do niego? A weźmy to takie niepozorne. Weźmy losowy kryzys. Albo weźmy wojnę możnych, może jako pierwszy kryzys. Permanentne zniszczenia wyłączone. A okej, teraz tak, poziom trudności. Tak myślałem, czy wziąć beginner, ale nie, weźmy weteran. Beginner to tak, jakoś źle się czuję z tym. To tak jakbym się poddał trochę ich tryb easy. Czyli weźmy weteran. Możliwe, że ja będę musiał za chwilę szybko wygenerować nową mapę, bo nie wiem, czy ona będzie dobra. Za chwilę zobaczymy. I teraz ustawienia tego moda. Jedyne, co tu zrobiłem, to frakcje zwiększyłem do 4. To tak, żeby sobie troszkę ułatwić sprawę, bo w jednym królestwie nasza postać będzie ścigana. Czyli jeżeli będą 4 królestwa, to królestwo, którego musimy unikać, będzie mniejsze. Tak więc wydaje mi się, że to jest dobra decyzja, żeby to zrobić. Cysiu, dzięki za podarowanie suba, który otrzymuje Kuboland. Wielkie dzięki. Okej, okay, czyli to jest jedyne, co zrobiłem. I dobra. To możliwe, że będę musiał za chwilę zrobić to samo, ale to chwilę potrwa. Bo jeżeli ten nasz chłop będzie naprawdę fatalny, miał jakiś perk, albo mapa będzie kiepska, to wygenerujemy mapę od nowa. Czyli to jest skrót tej historii, o której mówiłem. Tak, był świadkiem morderstwa, wziął sobie sakiewkę, ale został zauważony, jest ścigany i musi uciekać. Okej, zobaczmy. A to jest być może nawet dobre. Okej, czyli jesteśmy ścigani przez to królestwo tu. Przez ród Harkon. Ród Harkon nas nienawidzi, pozostałe rody są neutralne. Troszkę szkoda, że to jest w centrum mapy tak trochę, ale być może damy radę. Bo musimy szybko uciekać z tego królestwa, bo będziemy atakowani przez wojska, mogą też nasłać na nas najemników. Okej, ale możemy działać tutaj na południu, możemy działać na wschodzie i na północy też teoretycznie. Okej, wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Zobaczmy tylko, czy ta nasza postać nie ma jakiejś kompletnie fatalnej cechy. Okej, widzę, że ma dobre gwiazdki. I jakie ma perki? Jest... Okej. Wrażliwy. Chyba go zostawię. Okej, to nie jest fatalne. Czyli jest drobnej postury,
i trochę słaby. Ale to nie jest fatalna kara. Troszkę mniej hit pointsów, troszkę mniej maksymalnego zmęczenia i mniejszy przyrost doświadczenia, ale wydaje mi się, że może być. Nienawidzi nieumarłych, będzie miał więcej morale i skuteczniej będzie walczył z żywymi trupami. Taki ma fatalne morale, w tej chwili nie ma kompletnie nic, ale ma sakiewkę. Tą sakiewkę i 1000 koron. Dobra, to będzie, powiedzmy, że po poprzedniej rozgrywce Rocket, który jako jedyny przetrwał z kompanii anatomistów, popłynął na inny kontynent, ale był tak załamany, że się stoczył kompletnie na dno. Stał się tym żebrakiem. I tak, i tutaj zaczyna się znowu... Odżył troszkę po tym incydencie. I zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Dobra, czyli jaki jest plan? Po pierwsze, jak widać, nie możemy zrekrutować nikogo innego. Czyli mamy fatalną postać, jeżeli spojrzymy na cechy. A, tylko 28 hit pointsów. I nie możemy nikogo rekrutować. Możemy do kogoś nowego zrekrutować. Dwa miejsca się zwolnią dopiero wtedy, kiedy przekroczymy 500 renomy. Mamy w tej chwili 0, czyli plan jest taki, żeby jak najszybciej dobić do 500 renomy. Przetrwać, nie zginąć. I jeżeli to możliwe, to brać oportunistycznie udział w jakichś walkach, ale naprawdę bardzo oportunistycznie, bo ta postać jest bardzo słaba. Ale tak jak mówiłem, z każdym zabitym przeciwnikiem będzie nabywał perki. Tak, tu w tym drzewku się za darmo po prostu wskoczy jakiś perk. I statystyki też jakoś mogą dodatkowo wyjść. Tak więc wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawy start. Paweł X, dzięki za przedłużenie słowa, 4 miesiące. Wielkie dzięki. Ale teraz tak, żeby sobie ułatwić trochę sprawę, bo to jest troszkę zbyt hardkorowa gra, żeby grać tak jak ja zawsze gram w typowego Ironmana. Zrobimy tak, dopóki nie odblokujemy tych slotów na postaci, to mogę wczytywać save'y. Taką zasadę sobie zrobię. A kiedy już będzie możliwość rekrutowania, to ja zostawię sobie tylko 3 opcje reloadu na całą rozgrywkę. Czyli będzie taka opcja w zanadrzu, żeby wyjść z jakiejś absurdalnej sytuacji, ale nie będę, tak, ale będzie ograniczona ich ilość, czyli będę musiał uważać, tak czy inaczej. Tak, nie mogę save scam tu robić. Dobra, zacznijmy. Rocket, zaczyna się twoja przygoda. Nie masz jedzenia, nie masz narzędzi, nie masz amunicji, nie masz zapasów medycznych, nie masz kompletnie nic. I mamy tutaj osadę Talbach. Jedyna osada rodu Harkon. Harkon mi się nazywali? Tak, jedyna osada rodu Harkon, w której nie jest ścigany i nie jest znienawidzony. Tak więc chodźmy tu. I zobaczmy, czy mają jakąś robotę, bo musimy zdobyć renomę. Tak, Rocket musi zdobyć troszkę reputacji. Tak, żeby ktoś w ogóle chciał nająć się u niego na służbę. Po pierwsze, potrzebujemy odrobinę jedzenia. Okej, kupmy to ziarno. Musimy rozsądnie dysponować funduszami, które są ograniczone. Kupmy sobie tą grubą tunikę, bo Rocket jest nagi w tej chwili. I kupmy sobie ten prosty kaptur, troszkę podniszczony. Być może sobie go podreperuję, jeżeli będzie miał jakieś narzędzie. Jeżeli chodzi o broń, to bym chciał włócznie i tarczę, tylko tu nie widzę tego. Czyli na razie bez broni. Potem sobie kupimy gdzieś broń. Ubierzmy tego naszego Rocketa. Tu przypominam, są tak, te warstwowe, fajne pancerze w modzie Legends. I dajmy mu też bandaże do ekwipunku od razu, tak żeby potem nie zapomnieć. Dobra. Okej. To co narzekałem ostatnio. Czyli to, że trzeba czytać, znaczy kliknąć, czytać opis i mieć zapamiętane te opisy, żeby wiedzieć od razu, jaki to jest typ zadania. W modzie Legends od razu jest... Ale mi się to podoba, kurde. Od razu jest na pierwszy rzut oka widać, co to są za zadania. To mi się mega podoba. Nie ma tutaj dla nas roboty odpowiedniej, czyli opuszczamy to królestwo. Kierujemy się w zupełnie inne części świata i zobaczmy, jak to wygląda, bo chcemy idealnie miejsce, w którym możemy wykonywać szybko zadania. Głównie będziemy kurierem, być może też jakaś eskorta, karawan, ale chcielibyśmy też jakiś handel być może robić. To więc ja patrzę tutaj, gdzie mamy jakieś duże miasta. Okej, jest dużo wiosek.
jakieś duże miasto. Na północy, tylko na północy są barbarzyńcy i to jakoś mi się nie uśmiecha. Dobra, zacznijmy naszą przygodę może od tego tutaj. Taubenmus. To więc skierujmy się tam, daleka droga przed nami. Opuszczamy Talbach i rozpoczynamy się naszą przygodę. Tak, w Legends chyba też poziom trudności się skaluje z czasem, czyli ogólnie musimy się sprężać. Tak, tak, żeby nie zostać w tyle, ale to nie jest, to skalowanie z czasem nie jest chyba aż tak brutalne jak w Vanilli. I skalowanie z tymi poziomami reputacji też nie jest aż tak brutalne. Dobra, docieramy do Taubenmos. Wioska. Okej, okay, która żyje z lasu, mamy tu drwali. Czyli nie możemy oczywiście nikogo rekrutować, chcielibyśmy jakieś zadanie. Okej, okay, jest eskorta karawany z dwoma gwiazdkami, na to nie jesteśmy chyba gotowi. Czyli chyba nie wezmę tu żadnej roboty, ale zobaczmy jakie... Okej, mamy tu drewno. Jeżeli byśmy wypełnili kilka zadań dla tej osady potem, to moglibyśmy tutaj coś czymś handlować. Kupmy sobie tą podniszczoną włócznię, bo nie mamy żadnej broni i kupmy tą podniszczoną tarczę. Czyli wydaliśmy dość dużo złota, ale mamy jakiś tam ekwipunek. Ta postać jest fatalna. Tak naprawdę. Ona chyba nie byłaby w stanie żadnego przeciwnika pokonać. Może jakiegoś tego najniższego tieru bandytę. Jeden na jeden być może, ale... Dobra, skierujmy się... Właśnie pytanie. Południe czy... Pozostaniemy w tym regionie. Chodźmy do Whitehof. Też jest takie ustawienie, że im dalej od cywilizacji, tym trudniejsze walki. Takie też jest ustawienie, ale zlecenie, które byłoby dobre na początek, to znalezienie jakiejś ruiny czy lokacji. To na pewno byłoby dobre. Okej, dobra, potrzebuję jakiejś roboty. I teraz tak, najlepszy sposób tak naprawdę, żeby szybko wygenerować sobie tą renomę, to szybkie zrealizowanie ambicji. Tak, tutaj w przeciwieństwie do Vanilli chcemy jak najszybciej tego dokonać i to nie będzie fatalne. Tak więc zobaczmy, co najłatwiej byłoby zrobić. 2000 koron, poprawa relacji z jedną osadą. Wydaje mi się, że moglibyśmy to zrobić. Pozostaniemy w jednej okolicy, wypełniając kilka zadań dla jednej osady. Spełnimy tą ambicję i też będziemy mieli lepsze ceny. Wydaje mi się, że to będzie najlepsze. To też byłoby dobre wypełnienie 8 kontraktów, ale wydaje mi się, że to szybciej zrealizujemy. Czyli naszym celem jest poprawa relacji z jednym miastem lub osadą. Teraz docieramy do Whitehof, która także żyje z tego, co oferuje las. I weźmiemy to zadanie. To jest nowy typ zadania. Ale chociaż nie, ten, który był. Dostarczenie przesyłki. Tak więc wydaje mi się, że to weźmiemy, bo musimy szybko zrobić jakieś zadanie. Okej, to drewno jest w nawet dobrej cenie, jak kupię to drewno. Czyli mamy jakiegoś tam osiołka też, powiedzmy, który transportuje dla nas dobra. I troszkę surowego drewna, także kupimy. Tak, wydaje mi się, że bylibyśmy to w stanie sprzedać w miejscu, w którym jest zapotrzebowanie. To były całkiem dobre ceny, tak więc inwestujemy całe nasze złoto praktycznie. Kupmy sobie też może ten kapelusz, to będzie odrobina lepsze, troszkę więcej ochrony głowy. Tylko oczywiście nawet przy tak lekkim pancerzu Rocket jest przeciążony i tak niedożywiony żebrak w fatalnej formie, czyli z tym trzeba będzie coś zrobić. Dobra, weźmy to zadanie. Uzbrojony kurier, tylko teraz tak, musimy zobaczyć do jakiego miejsca mamy to dostarczyć, bo nie możemy wrócić do tego królestwa, w którym Rocket jest poszukiwany. Okej, okay, dostaniemy 50 zaliczki i 200, to jest całkiem niezłe. Na południowy zachód, do Erzgubę. Okej. Okay. Wydaje mi się, że możemy to zrobić. Gdzie to jest? Okej, okay, to nie jest źle. Wypełnimy to zadanie, poprawimy troszkę relacje z mieszkańcami Whitehof. I być może na południu nawet sprzedamy to drewno, które właśnie kupiliśmy. Czyli tego drewna na pewno nie sprzedamy w Taubenmus, bo ono także wytwarza drewno. Potrójny neon, dzięki za przedłużenie słowa pół roku. Czy w tym modzie wioski mogą się rozwijać w miasta z czasem? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, dzień drugi. Na razie nic nie osiągnęliśmy za bardzo.
I docieramy na południe do Erzgruby. Zadanie wykonane. I zdobywamy odrobinę reputacji. 25. Musimy mieć 500, żeby kogoś móc zrekrutować, czyli troszkę daleka droga przed nami. I dlatego też realizacja ambicji to byłaby najlepsza opcja. Rozbijmy obóz, czyli przypominam, że to jest ta mechanika obozu, w czasie której można ludzi wysłać do rozmaitego typu działań. Rocket będzie się szkolił w wolnym czasie, czyli każemy mu robić trening, zdobędzie odrobinę doświadczenia, ale jest ryzyko na to, że może jakąś mieć kontuzję, czy przemęczenie, czy coś w tym stylu. Dobra, czyli Rocket zaczyna trenować, czekając aż wszyscy wstaną w tej osadzie. I mamy poranek. Okej, chyba nie nabył żadnego doświadczenia, troszkę zbyt krótko. I Erzgrube, zobaczmy, co my tu mamy. Osada leżąca u podnóży gór. Okej, troszkę bardziej ludna. Zobaczmy, jakie mielibyśmy tutaj ceny za te... To już jest zarobek, ale może wypełnimy jakieś zadanie, żeby uzyskać odrobinę lepszą cenę. Bo to drewno kupiliśmy za 179, możemy sprzedać za 208. Czyli to jest postęp. O, weźmy to. Tak, Rocket może tu się przydać. Ma troszkę doświadczenia jako wędrowiec i lokalny uczony chce, żebyśmy znaleźli jakiś zapomniany loch gdzieś tutaj w dziczy. 300 koron, to jest całkiem niezłe. Nie będę się chyba targował, bo chcemy poprawić relacje, a targowanie się to psuje. Okej, gdzie to jest? To jest gdzieś na południe. No Westfold regionie. A, nie widzę tutaj takiego regionu w sumie. Dobra, gdzieś na południe, ruszamy na południe. Musimy uciekać przed każdym przeciwnikiem, bo nie mamy żadnych szans tak naprawdę. O, i coś tutaj się włóczy niestety. Wejdźmy na te góry, żeby... O, jest. Czyli szybko, łatwo i przyjemnie znaleźliśmy tą ruinę. Donieśmy o położeniu tego uczonemu. I kolejne zadanie wykonane. Okej, zobaczmy, czy moglibyśmy kolejne zadanie wykonać. Mamy znowu uzbrojonego kuriera. Chyba to weźmiemy. I idealnie by było, gdybyśmy mogli na północ się skierować. 240 koron, okej. O, chyba wrócimy. Okej, wrócimy do Whitehof, tam gdzie byliśmy. Czyli tam możemy zrobić kolejne zadanie. I poprawimy relacje dzięki temu. Okej. Idealnie, to mi się podoba. I sprzedam, tak, sprzedam to drewno tutaj. Mamy zysk i odrobinę więcej funduszy. Pytanie, czy zainwestujemy w lepszy pancerz, gdybyśmy byli przypadkiem zaatakowani. Ja chyba zainwestuję odrobinę funduszy w lepszy pancerz. I tak nie mamy kondycji, żeby go nosić za bardzo, ale... Mamy tylko 28 hit pointsów i 30 tuniki, to jest fatalne. Kupmy tą przeszywanicę. Kupmy trzepiec przeszywanicy. Dobra, lepiej, żeby był opancerzony i zmachany, zero kondycji, niż żeby umarł. Kupmy też wór ziarna. Kupmy tą podstawową kolczugę i tą podniszczoną zbroję skórzaną na wierzch. Okej, pozakładajmy te warstwy. Czyli tego nie potrzebujemy, bo to jest lepsze. Przeciążony będzie jak cholera, ale musimy. Dobra, zdejmij ten kapelusz, załóż kapelusz na to. To jest przeżywanica, ale odrobinę lepsza ochrona. Załóżmy koszulkę kolczą na to. I jako trzecią warstwę załóżmy zbroję skórzaną. Tylko 37 zmęczenia, czyli to jest fatalne. Chcemy jak najszybciej zdobyć kolejny poziom, ale doświadczenie zdobywamy także wykonując te zadania. Tak więc nie musimy koniecznie tylko walczyć, żeby Rocket zdobył kolejny poziom. Okej, dzień trzeci. Mamy całkiem niezły ekwipunek i troszkę zarobiliśmy. O, cholera. O! Okej, bazyliszki nas... Okej, Rocket
Idzie tu z osiołkiem po ciemku przez śpiące Tauben Moss, a tu nagle dwa bazyliszki, wielkie potwory, które by go rozszarpały bez trudu, przemknęły przez gościniec i zniknęły gdzieś w lesie. Okej, idziemy dalej. Tak, to żadnych szans by nie było. Ja nawet nie wiem, mam zero doświadczenia z bazyliszkami, ale... Tak, wydaje mi się, że to byłoby bez szans. Dobra, zadanie wykonane i poprawiliśmy relacje. Tak, doskonale. Czyli ta pierwsza ambicja zrealizowana, dzięki czemu zyskujemy jednorazowo troszkę więcej renomy. I Rocketowi w końcu się poprawił humor. Coś osiągnął. Tak, zaczyna być tu szanowany w tej okolicy. Tak. Dobra, czy mamy tu nowe zadania? Moglibyśmy wykonać to. Transfer funduszy. To jest podobne do przesyłki, tylko po prostu transportujemy złoto. Okej, okay, zobaczmy, czy moglibyśmy coś tu kupić. Ceny poszły troszkę do góry, czyli nie warto na pewno. Dobra, czyli walnijmy kolejne zadanie. Weźmy to. I gdzie mamy to dostarczyć? Tak, tylko 100 koron dostaniemy, ale dostaniemy też odrobinę doświadczenia. Do Tauben Moss. Okej, czyli krążymy. To jest bardzo blisko. Okej, to jest bardzo blisko. Warto to wziąć. I kolejna ambicja. Zobaczmy, co mamy w tej chwili do wyboru. Nazbierać 2000 koron na sztandar. Wykonać misję na południu. To może być troszkę, kurde, trudne. To jest wykonanie 5 misji chyba na południe, z tego co pamiętam. Pokonanie 5 bestii też odpada na pewno. I odwiedzenie każdej wioski też odpada. A niestety tu nam się źle wylosowało. Jedyne, co możemy zrealizować realistycznie, to jest nazbieranie 2000 koron. Czyli zbieramy w tej chwili fundusze. I w tym celu chyba nie obędzie się bez handlu. Ale dobra, mamy 809, czyli nie jest fatalnie. Mamy 900. Czy doświadczenie mamy? Nie, jeszcze trochę. I tu by się przydała też eskorta karawany, bo to jest ryzyko, ale jest okazja do walki, tak żeby Rocket kogoś zabił i zdobył te perki. I po drodze możemy rozbić obóz i on może się szkolić. Czyli to jest... Eskorta karawany to są dobre misje w modzie Legends. Zobaczmy, co my tu mamy. Przepędzenie bandytów odpada. Jest eskorta karawany, ale z dwoma gwiazdkami. Być może zaryzykujemy i to weźmiemy. Ceny nie są rewelacyjne, czyli nie będę tego kupował. Okej, okay, zaryzykujemy i weźmiemy eskortę karawany. Tylko pytanie, dokąd to zaprowadzi, bo... Okej, okay, Rotstadt, 2 dni na południowy wschód. Chyba możemy to wziąć, bo to nie zaprowadzi nas do tego królestwa, w którym jesteśmy poszukiwani. Czyli 30... Okej, okay, 370 za wypełnienie zadania. Okej, okay, i 15 koron za każdego zabitego przeciwnika. Weźmiemy to, bo po drodze możemy się szkolić, ale to jest duże ryzyko. Ale weźmiemy 2 dni na południowy wschód. Przyjmijmy tą ofertę i ruszamy. Tylko teraz tak. Po drodze będziemy... Rocket będzie się szkolił. Okej, okay, bardzo daleko. Ale to niech... Okej. Okay. Nie ma tutaj jakichś obszarów dziczy, czyli być może damy radę. Poza tym jest tu... Tak, nie wiem ilu. 3 najemników chyba. Tak, 3 najemników, członków ochrony tej karawany, czyli Rocket nie jest sam. I nawet byśmy chcieli, żeby nas zaatakowała jakaś żałosna banda tej hołoty bandyckiej rzezimieszków. Bo wtedy byłaby szansa, że Rocket mógłby kogoś oportunistycznie zabić. Oczywiście nie ryzykując. Tak, czyli atak jakiegoś słabego przeciwnika, bardzo słabego tak naprawdę, nawet byłby... Byłby nawet dobry. Okej. Okay. Czyli Rocket cały czas się szkoli. Tak, tu zaczyna... Okej, okay, to jest na pograniczu... A, to jest na pograniczu pustyni. Nomadzi są niebezpieczni. Są troszkę niebezpieczni. Są... Nomadzi i barbarzyńcy są groźniejsi niż bandyci, czyli... Na pewno byśmy nie chcieli natrafić na nomadów, bo to nie byłoby do wygrania. A jeżeli uciekniemy i opuścimy tą karawanę,
to stracimy renomę niestety. To nas cofnie troszkę rokieta w realizacji tego planu. Ale już prawie na miejscu. Rotstadt prawie nam już tak widać na horyzoncie. Mogę zaglądać do miast? Wiem, ale wtedy muszę ten obóz kończyć. Troszkę upierdliwe to jest. Tak, ale jest taka opcja. Dobra, 50 parę godzin treningu. Mam nadzieję, że rocket osiągnie kolejny poziom. Zadanie wykonane, doskonale. Czyli mamy w tej chwili... Okej, 1000 koron. 213 renomy. To właśnie po realizacji tego poprzedniego... poprzedniej ambicji. I mamy chyba kolejny poziom. A nie, jeszcze nie. Kurde, prawie. Dobra, to jest duże miasto tutaj. W sumie, tak, poczekajmy z tym obozem do poranka, tak czy inaczej. A będzie miał poziom chyba, jak skończy obóz. To jest duże miasto. Tu mogą być ciekawe zadania. Okej, dopiero teraz dostaję doświadczenie 176, być może nawet dwa poziomy ma w sumie. Zobaczmy. Okej, po pierwsze perk. Pierwszy perk, który biorę na bank, to jest kolos. W tej rozgrywce rocket nie może umrzeć, czyli biorę kolosa. Poza tym wiele tych perków, zwłaszcza tych niskich, może nam za darmo wpaść, kiedy rocket kogoś zabije. To jest żałosna ilość punktów życia, musimy to zwiększyć, czyli dawaj kolosa, 25% więcej. Okej, tylko jeden zdobyliśmy poziom, zobaczmy jakie mamy losowanie tu. Okej, potrzebujemy kurde kondycji. Dawaj atak i dawaj obronę. Tak, wciąż jest fatalny rocket. Ale okej, jest odrobinę mniej fatalny. Zobaczmy jakie będą zadania tu i ile nam brakuje do kolejnego poziomu, niewiele. Niewiele i będzie miał poziom trzeci. A nie lepiej 9 żyć? Nie, bo to za darmo może wpaść. Okej, wielkie miasto, które kwitnie w wyniku handlu i sztuk. Okej. Dobra, mamy tutaj dużo zadań. O, i możemy od razu wypełnić to, czyli znalezienie jakiejś lokacji tutaj. 300 koron, podobnie jak tam, weźmy to. Czyli legowisko wygnańców musimy znaleźć, które jest niedaleko na północny zachód. Okej. Okej, gdzieś tu powinno być. W górach raczej nie będzie, czyli on to może być dość blisko. A, ale mamy tu jakiegoś rzezimieszka, który nam mówi, żebyśmy nie... Nawet jeżeli znajdziemy tą lokację, żeby nikomu tego nie ujawniać. I znalezione. A, czyli to jakaś kryjówka bandytów, albo złodziei być może. Albo jakiś nekromanta tam siedzi. Który nie chce... Okej, my go zignorujemy i odbierzemy zapłatę, bo nam zależy na renomie. O, hieny widziałem na południu, musimy uciekać. Okej, mamy zbrojne... uzbrojony kurier moglibyśmy zrobić. Eskorta karawany, być może wrócilibyśmy z powrotem na północ. Tylko tu możemy być zaatakowani przez te hieny. Jakie ceny mamy w tej okolicy? To jest całkiem dobra... A, kurde, to mu... Te barwniki moglibyśmy sprzedać na północy z zyskiem. Gdybyśmy odrobinę jeszcze zjechali z ceną. Kusi mnie, żeby zrobić tu, wykonać jeszcze jedno zadanie. Tylko zobaczmy, ile jest tych hien. 6 hien, okej. Pytanie, czy one są szybsze ode mnie na mapie. Ja chyba... Okej, weźmiemy tego zbrojnego kuriera i uciekamy, bo my nie możemy się schować w mieście i przeczekać tych hien. Gra na to nie pozwala. Czyli weźmy to. 100 koron, czyli niedużo płacą. Dorntal, to jest być może kolejna osada na zachód stąd, szlakiem. Czyli weźmiemy to zadanie. Być może tak, potem tu wrócimy być może i wtedy możemy kupić te barwniki i sprzedać je z zyskiem gdzie indziej. Dobra, tylko teraz... O! Okej, dobra, milicja z Rochstadt, która jest bardzo liczna, powinna zmasakrować te hieny. Albo przepędzić. Walczą. Okej, ja mógłbym do... Okej, to byłaby okazja, żeby dołączyć do tej bitwy. I spróbować zabić jedną hienę, żeby zdobyć perka, ale to jest zbyt ryzykowne chyba. Okej, Dorntal jest bardzo blisko.
Czyli chyba za chwilę wrócimy do Rotstadt i teraz, kiedy nie ma hien, zrobimy kolejną eskortę karawany. Jakie tu mamy zadania? Tylko przepędzić bandytów, czyli tego nie bierzemy. Tu nie mam żadnych wyrobów handlowych. Czyli szybko wrócimy do Rotstadt, kupimy barwniki i weźmiemy eskortę karawany. W ten sposób wrócimy relatywnie bezpiecznie z powrotem na północ. Przy okazji zrobimy szkolenie. I powinno być ok. O, jest po raz kolejny uzbrojony kurier, ale to będzie dalej na pewno. Ceny powinny... O, poszły troszkę w dół. Ja kupię to. To jest więcej niż cena rynkowa, ale wydaje mi się, że będziemy mogli to sprzedać z zyskiem. To wino też teoretycznie mógłbym sprzedać, ale nie, nie chcę ryzykować całego kapitału. Wydaje mi się, że tyle wystarczy. Teraz pytanie, czy wziąć uzbrojonego kuriera, czy eskorty karawany. Zobaczmy, dokąd to nas zaprowadzi. Wrócimy na północ, dokładnie tam, gdzie byliśmy. Wydaje mi się, że to jest dobry plan. Tam Rocket jest znany, ma odrobinę lepsze ceny. Wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Czyli ruszamy na to i rozbijamy obóz po raz kolejny, żeby się szkolić. To jest oczywiście ryzyko, możemy być zaatakowani po drodze, ale tak, te hieny zostały wyczyszczone. Mamy tutaj przy tym gościńcu południowym dość regularnie rozstawione osady, czyli jakaś milicja lokalna mogłaby nam przyjść z odcieczą. Okej, musimy też kupić jakieś narzędzia w sumie i leki, bo... Gdyby Rocket został ranny, to nie może się wyleczyć, jeżeli nie ma żadnych leków i wciąż musimy naprawić uszkodzony ekwipunek. Okej, więcej karawan, czyli troszkę bezpieczniej. Dzień 9. Ja bym chciał mieć 500 renomy gdzieś tak do dnia 25, powiedzmy. Zobaczymy, czy da radę. O, kurde. Okej, spojrzałem na czat. To jest kompania najemników, nie? Kurde, musimy uciec. To są najemnicy wynajęci przez to królestwo, z którego uciekł Rocket. Uciekaj. Niestety porzuciliśmy tym samym... Tak, nie... Okej, kończ obóz. Kompania płonącej komety, kurde, przybyła w pościg za biednym Rocketem. I straciłem chyba troszkę renomy. Okej, nie jest aż tak fatalnie, ale popsuliśmy też relacje z Rochstadt, niestety. Ale... Okej, gdzie uciekamy? Wolfenstein to jest zamek, tam nie dostaniemy zadania. Ja spróbuję przebić się na północ z powrotem do Taubenmus. Kurde! Okej, mam nadzieję, że będziemy w stanie uciec. A! Nie. Okej, dobra, i tak jak mówiłem, wczesna rozgrywka jest brutalna, dlatego do... Tak, do momentu, kiedy... Tak, do momentu... Kiedy będę mógł rekrutować inne postaci, to pozwolę sobie na wczytywanie save'ów. Okej, odrobinę lepszy RNG. Okej, to jest lepiej wygląda. Tak, to jest... Stosunek sił to jest tutaj, nie wiem, 1 do 1000. Jak nie lepiej. Dobra, odwrót. Mamy najmniejszych szans z tymi zaprawionymi w boju najemnikami. Tak, nie mamy żadnych szans z kompanią płonącej komety. O, i wskoczył kolejny poziom z powodu tamtego treningu. Dobra, ale najpierw uciec jak najszybciej. Powinniśmy być na mapie szybsi od nich. I noc. Powinniśmy ich zgubić. Dobra, ja na razie nie będę wracał na południe. Skupimy się raczej na kierunku wschodnim. Być może nawet na północ przemigrujemy delikatnie. I zobaczmy. Okej, kolejny poziom doświadczenia. Po pierwsze, perk.
Ja wezmę unik, bo będziemy mieli tutaj możliwość budowania inicjatywy. Wskoczą nam też perki, które dają nam więcej inicjatywy. A to konwertuje 15% inicjatywy na obronę. Okej, okay, to no, Rocket musi mieć obronę wymaksowaną. Jeżeli on zginie, to jest koniec tej serii, czyli musi mieć wymaksowaną ochronę. Dajmy mu unik. I to już na tym etapie daje odrobinę tego. Oczywiście ta inicjatywa jest dynamiczna w czasie walki, spada w wyniku nagromadzonego zmęczenia. Ale to też moglibyśmy potem jakoś zniwelować. Dobra, dawaj atak. Dawaj. Maksymalne zmęczenie i hit pointsy czy inicjatywa? Dajmy hit pointsy. Dobra. Okej, okay, wracamy do Taubenmus. I jest kolejne zalecenie na znalezienie lokacji, tak więc zróbmy to. Troszkę mniej płacą, ale może być. I jakie, czy dostaniemy tu dobre ceny za nasze badniki? Nie. Niezbyt dobre ceny. Okej, okay, wypełnimy to zadanie. Opuszczona chata na południowy wschód. Gdzieś w tym regionie. Dobra, wejdźmy tutaj na tą górę, powiedzmy, powinniśmy mieć dobry widok. O! I bardzo szybko wykonane zadanie, doskonale. Kolejne 230 koron. Mamy 1000. Ok, jeżeli sprzedamy w jakimś miejscu te barwniki, to nazbieramy 2000 na uszycie sztandaru i będziemy mieli zrealizowaną kolejną ambicję. Jest uzbrojony kurier, tylko w jakim to kierunku? Do Rochstadt. Ok, musielibyśmy wrócić do Rochstadt. Zaryzykujemy. Okej, okay, tam wciąż jest ta, może być ta kompania najemników, ale zaryzykujemy i to weźmiemy. Czy mogę to sprzedać w Rochstadt? Nie sądzę. Dobra. Ale zajrzyjmy najpierw do tego Erzgrube, bo być może tam moglibyśmy sprzedać albo kupić coś. Okej, okay, ja w czasie podróży na pewno nie mogę patrzeć na czat, bo ja wtedy nie zauważyłem nawet tych najemników. Okej, to jest jeszcze gorsza cena i nic ciekawego nie oferują, ale skończyło nam się jedzenie, kupmy troszkę tego ziarna. Okej, okay, są południowe miasta też, ale... Ile tu jest portów na tej mapie? A, tylko to jest połączone portami. Dobra, chodźmy dalej. Zrealizujmy to zadanie. Te barwniki być może daleko na północy, w jakimś dużym mieście moglibyśmy sprzedać. Przebudzony beton, dzięki za przedłużenie słowa, 25 miesięcy. Wielkie dzięki. 176, ja to kupiłem za 191. Okej, okay, te tkaniny są w dobrej cenie, ja je kupię. Czyli cały czas Rocket inwestuje tutaj, ładując kosztowne towary handlowe na osiołka. Ale wydaje mi się, że to może zaprocentować. I mamy, okej, okay, hodowlę psów tutaj. Kupimy sobie psa, tego potrzebujemy. Nie możemy nikogo zrekrutować, czyli pies się przyda. Teraz tak, pytanie, czy kupujemy zwykłego psa z tym pancerzem skórzanym, czy wilka? Tak, w Legend są też wilki. Ja nie znam dokładnie, znaczy nie wiem, czym się różnią. Wilk OP? Tylko no, troszkę drogi. Ale kurde, nie, okej. Dobra, weźmy wilka. Weźmy wilka. Dobra, będziemy musieli szybko sprzedać te towary gdzieś z zyskiem. Nie sprawdziłem cen tutaj. A nie, sprawdzałem, okej, okay, nie są rewelacyjne, ale kupiliśmy te tkaniny, być może możemy je sprzedać. Chodźmy dalej do Dorntal. Zasięg widzenia w nocy jest bardzo krótki, co jest bardzo, może być niebezpieczne. Ilimos, dzięki za przedłużenie słowa. 22 miesiące.
Nie mam ostatnio czasu oglądać, ale obejrzę powtórki. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, no zrozumiałe, nie każdy ma czas. Wielkie dzięki. Okej, to jest lepsza cena. Dobra, ja to sprzedam. To nie jest rewelacyjny zysk, ale to jest zysk. Kupiliśmy za 191, sprzedamy za 220. O, i to też jest zysk. Okej, mamy 1500. Gdybyśmy wilka nie kupowali, to ambicja byłaby już zrealizowana. Czyli dobrze, 300 dostaniemy za dostarczenie przesyłki do Rotstadt. Czyli jeżeli dostaniemy jakąś... Okej, bandyci. I tu... Nie. Gdybyśmy pokonali tych bandytów i Rocket zabiłby kilku z nich, to stałby się dużo potężniejszy, ale nie mamy szans. To jest co prawda hołota. Bandycka hołota. To jest niższy tier niż ci bandyci w Vanillii, ale... Nie. Teraz by się przydała eskorta karawany, tak żeby sprowokować ich do ataku. To było idealne. Może nawet się uda. Okej. Okay. Uzbrojony kurier jedynie. Co my tu mamy? Sól, ale wysokie... Nie, ceny są wysokie. Teraz nas tu chyba nie lubią nawet za bardzo w Rotstadt. Zobaczmy. A nie, neutralni są. Okej, okay, nie jest fatalnie. Dobra, weźmiemy uzbrojonego kuriera w takim razie. O, okej, okay, dość dobra zapłata. Tak, nazbieramy na uszycie nowego... Znaczy, tak, naszego sztandaru. Weidhof, dwa dni na północny zachód. Dobra, może być. O, gdzie to kurde jest? A, tu, okej. Okay. Może być. Ouu! Okej, okay, ja chcę się przyłączyć do tej walki. Nie wiem, czy zdążymy. Te bitwy są bardzo krótkie. Nie, kurde. To była okazja. To było rewelacyjne. Tak, Rocket mógłby oportunistycznie za plecami tej milicji gdzieś tam czmychnąć i przebić jakiegoś bandytę włócznią. Zdobyłby sporo doświadczenia dzięki temu, no ale się nie udało. Kup towary? Nie, ceny były słabe. Ceny nie były dobre. Tak, najlepsza okazja do walki to jest eskorta karawany i RNG, w wyniku którego będziemy zaatakowani przez jakąś słabą grupę przeciwników. Okej, okay. Ten jedwab jest stanowczo zbyt drogi. Tu też przy tej przesyłce, przy tym queście jest ryzyko, że ktoś może nam ukraść tą przesyłkę. I niestety wtedy musielibyśmy się poddać, bo... Tak, Rocket nic by nie wywalczył. Znaczy nie odzyskałby tego, nie miałby szans. Tak więc okej, zrealizujmy tego questa, dostarczmy tą przesyłkę. Zrealizujemy naszą ambicję, zyskamy sporo renomy i będziemy bliżej możliwości rekrutowania kogoś. Okej, to jest bardzo dobra cena za drewno. Kupuję całe to drewno, a także nieobrobione drewno. Futra zbyt drogie, czyli tego nie kupujemy. Kupmy jakieś jedzenie. Chleb jest dość tani. Kupmy odrobinę chleba. Okej, kupmy odrobinę leków i kupmy odrobinę narzędzi. To jest dosłownie 10 sztuk, ale tak, podreperujmy ten ekwipunek, który mamy w tej chwili. No, to jakieś ślady, coś tu... O kurde, 9 na chleb zerów. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Bazyliszki. Okej, okay, ja nie walczyłem z nimi, ale zobaczmy. Mają perki, berserker, kaleczące uderzenia. Pathfinder. Atak 70, mamy chyba 46. 200 hit pointsów, my mamy ile? 40? Tak, czyli odwrót. Nie wiem na ile są szybkie. A chyba sobie odpuszczą pościg nawet, dobra.
Bo teraz tak, cały czas jesteśmy ścigani przez Nachrevzery i nie wiem, czy w przypadku Nachrevzerów by się udało tak uciec. To jest 9 Nachrevzerów, to jest wyrok śmierci, czyli... Szybko dostarczmy tą przesyłkę i ruszamy chyba na północ. Czy ryzykować? Moglibyśmy tutaj jakoś zakręcić i przyłączyć się do pierwszej kompanii z Wolkenburga. Nie. Zbyt ryzykowne. Nachrevzery są zbyt niebezpieczne dla nas na tym etapie. Dobra, 330 koron dostarczone. Tu nie sprzedamy drewna oczywiście. Nie ma żadnego questa dla nas łatwego. Ale jest tanie drewno. Czyli plan jest taki, żeby... Okej, dobra, sprzedać, opchnąć to drewno gdzieś. To też jest leśna wioska. Może w Wolkenburgu bylibyśmy w stanie to sprzedać? Chyba wrócę na południe. Tak, sprzedamy to drewno w jakimś mieście i... Powinno być okej. O kurde, webknechty. Nie mam szans z nimi. Pytanie, czy będziemy w stanie uciec. One są chyba szybsze od jednego heksa, o ile się nie mylę. Tak. O, udało się, okej. O, chyba się uda. Być może? O kurde. Tak, za każdym razem, kiedy on graniczył ten pająk z rokietem, to była szansa, że może go zaatakować za darmo. Ale się udało, dobra. Jakieś ciekawe towary na sprzedaż, nie? Dobra, skierujmy się na południe. Sprzedać to drewno gdzieś. Też jakaś osada, która byłaby najechana, to ona potrzebuje materiału na odbudowę. Wtedy ceny drewna, powiedzmy, są lepsze. Okej, chyba spróbujemy sprzedać to w Erzgrube. Poczekajmy do poranka, szybki obóz i troszkę treningu. Dodge zadziałał, tak. Wydaje mi się, że zrobił dużą różnicę. Okej, drobina doświadczenia. Ale do poziomu czwartego jeszcze trochę. Okej, są zadania. Ceny za drewno. Nie są, okej, nie są dobre. Nie są dobre, musimy iść dalej. W tej osadzie daleko nas... Wschodzie chyba byłaby najlepsza cena. Tak mi się wydaje. Duże miasto potrzebuje drewna chyba. Zobaczmy ten uzbrojony kurier, dokąd by nas zaprowadził. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Okej, dobra, ruszamy do jednego z południowych miast. Do Al-Faradi. Tam dostaniemy chyba dobrą cenę za drewno. Zrealizujemy tego questa, ale... Południowe pustynie bywają niebezpieczne. Okej, aż tu. Dobra. Czemu nie? Zahaczymy też o Grubenheim, być może coś kupimy. Do portu, tylko dwa jedyne porty na tej mapie to są południowe miasta. Czyli szybko tam nie dopłyniemy. Zajrzyjmy też do Wolfenstein. Okej, potężna forteca. U górskich podnóży. To jest całkiem dobra cena za drewno. Ja chyba sprzedam tu, tak żeby zrealizować questa. Zrealizujmy questa. Sorry, ambicje. Czyli mamy sztandar. Mamy sztandar z krukiem i kolejna ambicja. Chcemy coś, co możemy zrealizować. Wypełnienie 5 zadań na południu może być zbyt trudne. Okej, to możemy łatwo zrealizować. Czyli wykupienie narzędzi obozowych. Jednego narzędzia obozowego. To możemy łatwo zrobić. Albo wypełnienie 8 kontraktów. Wydaje mi się, że szybciej zrobimy to. A w to jedno ulepszenie tak czy inaczej warto zainwestować. Czyli zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Mamy... 366 renomy, 500 potrzebujemy, żeby kogoś rekrutować. Coraz bliżej tego jesteśmy.
I jedyne, co musimy zrobić, żeby wypełnić tą ambicję, to wykupić, tak, zamiast członków czeladzi obozowej w Legends, mamy ulepszenia obozowe. W tej chwili jedyne, co możemy kupić, to jest wóz zbieraczy. Kosztuje 1500. Odzyskujemy część amunicji użytej w bitwie, a także troszkę narzędzi i ekwipunku ze zniszczonych zbroi. Zbroi, które zniszczyliśmy. Czyli to jest dobre. Im szybciej w to zainwestujemy, tym lepiej. Czyli zbieramy 1500 w tej chwili. Może wymiana włóczni na sztandar? Nie, bo to jest dwuręczne, a musimy mieć tarczę. Czyli mamy nasz sztandar. Na razie nie będzie używany, bo nie, tak, nie mamy kompanii, czyli na razie tego nie będziemy robić. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie hełmu. Mamy dobry pancerz, ale przydałby się metalowy hełm jakiś. A chyba kupię to, ten podniszczony, ten płaski tutaj, proto garnczkowy. Kupimy to. Dobra, możemy zdjąć już chyba ten kapelusz, bo on i tak dużo nie daje. I załóżmy to. Moglibyśmy założyć ten kapelusz na to, ale chyba nie. Sprzedajmy. Te rzeczy zachowam, gdyby był nowy rekrut potem. Dobra, czyli ruszamy daleko na południe. Zahaczmy też o Grubenheim. Być może kupimy tam jakieś wyroby. Tak, bo to jest najlepszy handel. Kupować coś na północy, sprzedawać w miastach południa. Okej, okay, Grubenheim. Czyli też górska wioska. O, to jest nawet dobra. Czy zaryzykować? Mamy tu samorodek złota. To jest całkiem dobra cena. Mamy też odrobinę złotego pyłu. Ja chyba zaryzykuję i kupię to. Wydam prawie całe złoto na ten tu samorodek złota i spróbuję to sprzedać z dużym zyskiem w południowym mieście. I kupmy też te dwie kubki pyłu złotego. To mogła być fatalna decyzja, no zobaczymy. Cena była odrobinę powyżej średniej ceny rynkowej. Ale zaryzykujemy. Okej, tylko teraz tak, wkraczamy na pustynie, które są bardzo niebezpieczne. Hieny, nomadzi, jakieś inne potwory. Okej, jest grupka 11 nomadów, najmniejszych szans. 17 nomadów grupka, okej, zejdź ze szlaku. Okej, tam jest milicja, moglibyśmy się przyłączyć i oportunistycznie coś spróbować zabić, ale zbyt duże ryzyko chyba. I docieramy do Al-Rahem. Tak, jednego z bogatych miast południa. Jaką cenę dostanę za złoto? O! Okej! Zarobimy. Czyli kupiłem za 784, sprzedam za 1135. Świetnie. Mamy prawie 2000, doskonale. Też handel w drugą stronę także oczywiście jest dobry, czyli kupowanie czegoś na południu i sprzedawanie na północy, ale dopóki nie wypełnimy tu zadań, to ceny nie będą dobre. Czyli tego nie robimy. Okej, nie bierzemy tych zadań. Spadamy tu. Wracamy. To jest zbyt niebezpieczna strefa dla nas w tej chwili. To południe. Czyli szybko wracamy na północ. Tak naprawdę. Okej, i mogę chyba... Okej, zrealizujmy już ambicje. Kupmy ten wóz. Wóz zbieraczy. Okej, okay, czyli kolejna ambicja wypełniona i kolejny cel, handel, czyli obrót towarami, 25 transakcji trzeba wykonać, takich jak tutaj robiłem, czyli handel dobrami handlowymi, to jest do zrobienia. Bitwa z 12 przeciwnikami, no, na tym etapie to jest niemożliwe, za bardzo. Odkrycie lokacji i splądrowanie też odpada. 5 walk na arenie, nie mamy szans, bierzemy opcję numer 1. Czyli pobawimy się jeszcze odrobinę w kupca. Ile nam brakuje do 500 renomy? Niewiele. Jedno zadanie, dwa i możemy rekrutować kogoś. Czyli poszło nawet w miarę szybko, mamy dzień 15. To jest dużo szybciej niż planowo. O, czy dołączyć oportunistycznie do bitwy?
Chyba nie zdążę, bo te bitwy są bardzo szybko są rozgrywane. Dawaj. Okej, okay, dobra. No my tu odstajemy troszkę jakościowo od tej armii. Jakieś mają samopały potężne. Chcemy zabić jednego wroga. To jest plan. Zabić jednego wroga, żeby zyskać perka. W tej epickiej bitwie to tak. Chcemy tylko wbić komuś w plecy włócznie. Raz. To jest jedyne, czego chcemy. Czyli zaatakować jakiegoś osłabionego przeciwnika. Moglibyśmy naszego wilka spuścić, ale nie chcę ryzykować. Mamy żałosną ilość kondycji fizycznej niestety. W tej ciężkiej zbroi, ale lepsze to niż zgon. Ja poczekam. Zobaczymy jak tak, ci wojownicy z południowego miasta być może tutaj kogoś sprawią, że będzie na strzał. Czyli czekamy. O kurde, wow. Strzelił z rakiety. Ja chciał zabić jednego. I nie zginąć. O kurde, oni mają moździerze? Okej, okay, ja nie widziałem jeszcze tego. Artylerię mają, kurde. Chyba nic nie robi. Zdaje się nic nie robić ta artyleria, ale... Ha. Okej, okay, ciężko będzie tylko już... O, jest jeden, tylko... O nie, za szybko ich zabijają, kurde. O nie, nie zabij... Okej, okay, nie będę w stanie nikogo zabić, niestety. Okej, okay, zostało trzech... Kurde, ale ich zmasakrowali, błyskawicznie. Dobra, ja zaryzykuję, spróbuję tu się ustawić, tak żeby w kolejnej turze być może zabić tego. Tak, on tymi widłami nie powinien zabić roketa. Zaryzykujemy i spróbujemy. To on musi osobiście zabić wroga. Jeżeli mój wilk kogoś zabije, to się nie liczy. Nie, chyba nie zdążę, oni mają zbyt dużą inicjatywę. O, jakichś zabójców mają. Jakichś haszaszinów. I też nie chciałbym przypadkiem oberwać friendly fires. Okej, okay, dobra. Dobra, może się uda. Może się uda. Kurde, bym chciał zabić jednego wroga. O, dopiero teraz lądują pociski z moździerzy. O, cholera. Czyli to jest z opóźnieniem lądują. Okej, okay, czyli tu prawie zabili swojego żołnierza. O, random down. Nie chciałem oberwać z broni palnej. Jeżeli to możliwe. O, jest szansa, jest szansa. Kurde, jest szansa. Tylko ja muszę go zabić. Ja muszę ostatni cios wykonać, niestety. Dobra. O, kurde! Trzymajcie kciuki. Kurde, trzymajcie kciuki. Jest na strzał. Jest! Okej, okay, idealna pierwsza godzina streamu. Idealnie. I troszkę łupów dostaniemy. Tak, gdybyśmy nikogo nie zabili, to żadnych łupów byśmy nie dostali. To jest nawet niezłe dla nas na tym etapie. I zobaczmy, jakiego perka dostaliśmy. Rotacja! Za darmo rotacja wskoczyła. Czyli to jest potężne. To jest potężne. Tak, i musimy tak grać. Rocket musi zabijać jak najwięcej przeciwników. Bo wtedy dostanie za darmo te perki. Brownie na przykład byłby idealny w tej chwili. Ale dobra, moi drodzy, okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część streamu. Krótka przerwa. Zapraszam za kilka minut, potem idziemy jeszcze godzinkę. Mam nadzieję, że się podoba. Tak, dużo ciekawszy start i ciekawsza rozgrywka z większym potencjałem, tak mi się wydaje, niż to poprzednie. I mam nadzieję, że to będzie długa, epicka seria. Dobra, zapraszam za kilka minut.